Hejka, hej, dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym beauty vlogu. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o pielęgnacji ciała. Cieszę się. Muszę wam powiedzieć, że moja pielęgnacja ciała aktualnie skupia się przede wszystkim na tym, żeby dodać troszeczkę ciału, żeby dodać ciału odrobinkę więcej elastyczności, jędrności, odrobinę podziałać na rozstępy i nie używam dużo produktów. Naprawdę to jest gdzieś tak skumulowane do takiego minimum i może na samym początku warto wspomnieć i warto zacząć w ogóle od szczotkowania ciała. Ja jestem ogromną fanką, zwolenniczką szczotkowania ciała. Przetestowałam dosyć sporo szczotek. Mam doświadczenie z różnymi też typami włosia, bo szczotki do szczotkowania ciała na sucho mają różnego rodzaju włosie i jakieś tak jakby też predyspozycje za tym idą. Jedno włosie jest sztywniejsze, drugie bardziej miękkie. Natomiast jeżeli chodzi o samo szczotkowanie ciała, może osoby, które jeszcze nie wiedzą jak to wygląda, szczotkowanie ciała na sucho polega na szczotkowaniu ciała na sucho, czyli nie używamy do tego wody, nie używamy kosmetyku, używamy tylko i wyłącznie szczotki na suche ciało. Oczywiście trzeba zacząć też od benefitów, przede wszystkim szczotki pięknie ujędrniają skórę, wspomagają drenaż limfatyczny, działa fantastycznie szczotkowanie na przykład nóg na wrastające włoski. Jeżeli chodzi o same szczotki, szybko przelecę. Ja swoją przygodę ze szczotkowaniem ciała zaczynałam od najzwyklejszej szczotki z Rossmana, to jest szczotka z tej ich beauty coś tam serii. Ta szczotka ma takie wypustki. Nie sądzę, że ona jest jakaś specjalnie wyjątkowa, bo była bardzo tania. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli zaczynacie ze szczotkowaniem ciała, to niekoniecznie trzeba od razu sięgać po jakiś taki gruby kaliber, bo niektóre szczotki są bardzo ostre. Można spokojnie sobie zacząć od szczotki takiej drogeryjnej. Ta akurat jest taka, że mieści dłoń i sobie zacząć szczotkowanie taką szczotką. Ona nie jest bardzo bolesna, nie drapie, jest naprawdę spoko. Polecam. Przetestowałam, bardzo dobry gadżet. Natomiast jeżeli chciałybyście wynieść już tak jakby szczotkowanie na inny level, to polecam zainteresować się szczotkami odrobinkę bardziej może profesjonalnymi. Ja mam trzy szczotki i każda szczotka jest z innego rodzaju włosia, jak widzicie tutaj. Ja mam tutaj szczotki tej marki Lulalove. Ja ją w ogóle znałam, bo miałam dla dzieci zawsze takie te szczoteczki do czesania ciemieniuchy i główki właśnie z tej firmy, ale nie wiedziałam, że produkują szczotki i kupiłam ostatnio dwie szczotki. Pierwsza z nich to jest szczotka z włókien kokosa. Tutaj jest szczotka mniejsza z włókna końskiego chyba. A tutaj mam szczotkę od marki Natu i to jest akurat szczotka z włosia agawy, Tampico, to się tak nazywa. Przy czym ta w moim odczuciu, czyli włosie agawy Tampico jest najbardziej ostra i już taka hardkorowa. Włosie z kokosa jest również ostre, ale sprężyste, a najbardziej delikatne jest to włosie końskie, które jest bardzo miękkie. Dobra, słuchajcie, może Wam jeszcze przelecę szybciutko te szczotki. Do czego i jak potem przejdziemy mniej więcej do techniki, powiem Wam, jak ja to robię. Zaczynając od tej najbardziej ostrej, to jest właśnie ta szczotka z tego włosia agawy, czyli Tampico. Jest bardzo, bardzo, bardzo ostra. Jak dotkniecie, na przykład moja siostra ostatnio dotykała tych szczotek w łazience, mówi, o, jak Ty to robisz? To jest włosie, które jest bardzo drapiące. Jak czujecie, to nie jest przyjemne. W sensie to już, to czuć takie no drapanie. Jak widzicie, skóra odrobinkę się zaczerwieniła, ale nie bardzo. Jest to nieprzyjemne, natomiast w dalszym ciągu uważam, że nie powoduje jakiegoś takiego, nie wiem, bólu czy ran. Więc najważniejsze jest też to, żeby dobrać sobie szczotkę, która będzie Wam pasować. Czyli szczotkę, która Was nie będzie ranić, po którą będziecie sięgać z jakąś przyjemnością, która da Wam efekty, ale nie będzie takim elementem, który, broń Boże, podrażnia Wam skórę. Bo w przypadku szczotek z takim konkretnym już włosiem, to te szczotki naprawdę są mocne w swoim działaniu. Więc jeżeli Wam robią jakieś rysy, nie wiem, zaczerwienienia, coś się dzieje, to po prostu nie. Wybierzcie bardziej miękką szczotkę. To ma być coś, co sprawia Wam przyjemność i macie czerpać z tych benefitów, a nie męczyć się, broń Boże. Bo jak coś z czymś się męczycie, to nie będziecie po to chętnie sięgać. Ona jest bardzo, bardzo, bardzo taka już konkretna i powiedziałabym, że jak dotkniecie, no to już jest mocna. Natomiast bardzo miło mi się używało tej z kokosa. I ta szczotka, jedyny minus, jaki zauważyłam, to ja zdecydowanie bardziej wolę szczotki, które mają wkładane, wiecie,
paski, aniżeli trzymane. Ja po prostu nie zliczę ilości razy, jak mi wypadało to na całą łazienkę w nocy i był huk i po prostu... Daj spokój. Jeżeli chodzi o tą szczotkę z Lulalove, to jest, tak jak mówiłam Wam wcześniej, włókno kokosa, które samo w sobie przy dotyku jest dosyć ostre. Natomiast musicie zauważyć, że to włókno pracuje. Ono jest sprężyste, przez co jak zaczynacie szczotkować swoją skórę, to ono bardzo ładnie pracuje i nie jest takie twarde jak Tampico. Tampico mam wrażenie jest po prostu, że no nie wygina się, no nie, nie, nie. A tutaj rzeczywiście to włókno się wygina, jest odrobinkę bardziej sprężyste. Dlatego też jest ta szczotka ostra, daje piękne efekty, ale w dalszym ciągu jest sprężysta i bardzo fajnie na skórze pracuje, więc jeżeli chodzi o szczotkowanie całego ciała, aktualnie ja przeskoczyłam właśnie z tej szczotki z Rossmanowej na tą z włókna kokosa, ale testowałam też ostatnio, w sumie tak z zaciekawienia kupiłam, taką szczoteczkę maleńką i to jest szczoteczka z włosiem końskim. Tutaj od razu notka, że z tego co czytałam, to żadne zwierzę nie ucierpiało przy produkcji takich szczotek, po prostu to jest odcinane. Więc jeżeli chodzi o tą szczotkę, to jest szczotka do szczotkowania dekoltu, szyi i biustu. Bo tak, moje drogie panie, biust też możemy szczotkować i też daje to przepiękne efekty. Nawet dziewczyny, które karmią, o tym za chwilę. Więc jeżeli chodzi o tą szczotkę, ona już jest milusia. Widzicie, jak ja ją wyginam? To jest taki bardzo, bardzo przyjemne włosie, w ogóle przyjemniutkie, jak w ogóle poszczotkujecie się mocną szczotką, a później tym, to jest takie... Ja nie pokusiłabym się o szczotkowanie biustu na przykład szczotką z kokosa, bo to jest już takie dla mnie za bardzo bolesne. No nie, więc ta szczotka w tym celu sprawdza się super. Szczotkujemy biust, szczotkujemy szyję, szczotkujemy tutaj na przykład obojczyki, dekolt, bez problemu. Pięknie sobie radzi z tym ta szczotka. Jest naprawdę fajna, o ile o tym pamiętamy, bo ja zazwyczaj pamiętam o tej kokosowej, żeby jechać całe ciało, o tej czasem zapominam. Natomiast jest taka opcja i to jest naprawdę, naprawdę bardzo fajna, bardzo fajny gadżet. Jeżeli chodzi o samą technikę szczotkowania, ja zazwyczaj szczotkuję po prostu od dołu w kierunku tutaj serca, czyli tak jak na przykład zaczynam... Jak ja mam to pogadać? W każdym razie, jeżeli zaczynam szczotkowanie zazwyczaj od stóp, tutaj od dołu, lecę po prostu do góry w kierunku serca, takimi bardzo posuwistymi ruchami, energicznie, pyk, pyk, pyk. Możemy to robić przed kąpielą, po kąpieli, to już tak naprawdę Wasza kwestia, ja robiłam to i tak, teraz zdecydowanie robić to wolę przed kąpielą, przed prysznicem, dokładnie szczotkuję całe ciało. Kolejna rzecz jest bardzo ważna. Możemy szczotkować codziennie, jeżeli skóra nie jest podrażniona. Możecie robić to dwa razy w tygodniu, możecie robić to raz w tygodniu. Tak jak macie czas, jak Wam sprawia to przyjemność. Ja zauważyłam, że jeżeli szczotkuje się tak minimum trzy razy w tygodniu, to te efekty się pojawiają. Najlepiej jest szczotkować się codziennie, ale wiem, że z tym bywa różnie, bez presji. Słuchajcie, jeżeli chodzi o szczotkowanie w dalszym ciągu, to warto pamiętać o tym, że biust możemy też szczotkować, łącząc to z samobadaniem piersi. Ja mam teraz bardzo ważne pytanie do dziewczyn. Jak często się badacie? No, ja sobie wezmę łyka, wy sobie odpowiedzcie w głowie. Słuchajcie, powiem Wam teraz sekret, bardzo ważny. Jeżeli Wy nie zadbacie o siebie, o swoje zdrowie, już mam pal licho wygląd, ale to też jest ważne. Wygląd, zdrowie, stan dobrobytu ogólny, ducha i ciała, to powiem Wam sekret. Nikt tego nie zrobi. Oprócz Was. Więc jeżeli chcemy zachować ogólny dobrostan, dobre samopoczucie, dobre zdrowie, wygląd również, bo to też się gdzieś tam łączy wszystko, to musicie Wy o to zadbać. Nikt Wam tego za Was nie zrobi. Absolutnie. Jak odpuścicie to, to odpuścicie siebie, a nie chcemy siebie odpuszczać. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, że przecież w zdrowym ciele zdrowy duch i to nie chodzi tylko o to, żeby ta pielęgnacja, czy to, że chcemy sobie ujędrnić skórę, była jakimś takim remedium na chowanie wszystkich rodzajów, nie wiem, jakichś niedoskonałości, tylko chodzi o to, że poprzez nawet takie drobne rzeczy jak szczotkowanie ciała, dbacie o siebie, dbacie o swój organizm, dbacie o swoje ciało, które przecież robi dla nas multum rzeczy. Ja teraz patrząc z perspektywy czasu, widzę, że przecież moje ciało dało mi dwójkę przepięknych, zdrowych dzieci, więc dlaczego ja mam się skupić na hejtowaniu, że mam jeszcze tutaj co nieco, że mam rozstępy gdzieniegdzie, że ta skóra już nie jest tak, jak miałam 20 lat. No nie, nie skupiam się na tym, staram się skupić na tym, co to ciało dla mnie robi, że przez całe życie jest ze mną, znosi różne rzeczy,
i różne scenariusze życiowe, więc dlaczego ja mam traktować je po macoszemu? Spróbuję potraktować je z miłością. Teraz już wracając odrobinę na te tory kosmetyczne, bo odrobinę zboczyłam z głównej myśli, szczotkowanie biustu można połączyć z samobadaniem piersi. To jest świetny moment, żeby tak jakby obejrzeć i gdzieś tam pooglądać, zaobserwować, czy wszystko jest ok. Szczotkowanie biustu też fajnie wpływa na laktację. To info jest od położnych, czytałam o tym. Jest to bardzo fajny sposób na to, żeby gdzieś tam pobudzić tą laktację, żeby tak jakby pozytywnie wpłynąć na ten cały proces gromadzenia się mleka. Natomiast oczywiście jest to ważne, żeby nie szczotkować brodawek, tego nie robimy. Co do szczotkowania ciała w ciąży, znalazłam informację, że można szczotkować, ale raczej nie w trzecim trymestrze, żeby nie pobudzić żeby nie wywołać wcześniej porodu, tak? Bo gdzieś tam szczotkowanie, szczególnie brzucha, może to powodować, więc trzeci trymestr nie, ja też w ciąży nie szczotkowałam się w trzecim trymestrze, wcześniej jak najbardziej. Szczotkowanie biustu robimy w ten sposób, ja zazwyczaj tak robię, że po prostu wykonuję takie delikatne, okrężne ruchy na zewnątrz, potem delikatnie szczotkuję tutaj też obojczyki i przechodzę do szyi. Szyję szczotkujemy oczywiście do góry, żeby zapobiegać grawitacji, takimi posuwistymi ruchami, żeby podnieść wszystko do góry. Dekolt również szczotkuję w takiej formie kółek. Piersi to już powiedziałam. Jeżeli chodzi o brzuch, bo oczywiście szczotkowanie też pozytywnie wpływa na jędrność na brzuchu. Ja jestem po dwóch porodach, słuchajcie, naturalnych i ta skóra niestety trochę wisi. Czytałam też, że szczotkowanie bardzo dobrze wpływa na bliznę po cięciu cesarskim, ale nie mam doświadczenia, więc musicie o tym same przeczytać. Więc jeżeli chodzi o szczotkowanie brzucha, ja zazwyczaj szczotkuję, już Wam pokażę. Ja zazwyczaj szczotkuję brzuch do góry w ten sposób, ale możecie to też robić w formie takich okręgów, żeby na przykład jeszcze metabolizm pobudzić. Ja tu jeszcze mam, tak jak widzicie, trochę zostało, ale mój sekret, dobre leginsy, polecam, więc szczotkujemy sobie. Słuchajcie, ja jestem, dla osób, które może nie oglądają nas regularnie, 4 miesiące po porodzie drugim, więc rozstępy, tak, to jest temat w ogóle, temat rzeka, chciałoby się rzec. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o rozstępy, rozstępy mogą się pojawić, słuchajcie, w różnym momencie naszego życia, mogą się pojawić w trakcie jakiegoś takiego intensywnego wzrostu albo na przykład w ciąży. Generalnie rozstępy pojawiają się, kiedy zachodzi ta dysproporcja między wytrzymałością skóry a tempem jej rozciągania. To też jest temat bardzo silnie uwarunkowany genetycznie i nie zawsze da się coś z tym zrobić. Natomiast uważam, że na przykład porównując pierwszą pielęgnację w ciąży i teraz w drugiej ciąży pielęgnację, widzę, że zdecydowanie warto częściej sięgać po oleje, dlatego też Wam gorąco polecam ten olej migdałowy albo olej busajny, jak jesteście w ciąży, do masażu całego ciała. Zdecydowanie oleiste produkty i oleiste oleje po prostu jakoś tak skuteczniej, przynajmniej widzę po moim ciele, pomagają w walce z rozstępami, wspomagają tą elastyczność skóry, więc jakbym miała wybrać szybko wchłanialne kremy, a oleje, to zdecydowanie w moim przypadku oleje sprawdziły się dużo lepiej. Rozstępy, które na przykład ja teraz mam, są takimi rozstępami w tej fazie zapalnej, w tym stadium zapalnym, czyli one są żywo-czerwone, są dosyć intensywne i widoczne na skórze. I muszę Wam powiedzieć, że to jest najlepszy moment, żeby zacząć jakąkolwiek, no nie profilaktykę w tym momencie, ale bardziej leczenie rozstępów, jeżeli oczywiście Wam na tym zależy. No i wtedy, kiedy te rozstępy są w tej fazie zapalnej, czyli w tym stadium, gdzie łatwo troszeczkę na nie wpłynąć, są takie czerwone, różowe, warto wtedy sięgnąć po kosmetyki albo po zabiegi już bardziej takie, laboratoryjne, tylko zabiegi kosmetologiczne, czyli w gabinetach, zabiegi gabinetowe, które są na pewno turbo skuteczne, jeżeli chodzi o rozstępy. Natomiast tutaj też jest oczywiście gdzieś tam taka zagwozdka, no, karmienie piersią i tak dalej, no, nie wszystko można, tak? Więc jeżeli chciałybyście już w tym etapie takich rozstępów zapalnych działać, tak jak ja, to polecam gorąco ten produkt. To jest, słuchajcie, taki intensywny balsam na rozstępy, Any Many, i to jest intensywny balsam na rozstępy. To jest balsam, który mogą stosować kobiety w ciąży oraz mogą stosować mamy karmiące. Jeżeli chodzi o ten balsam, to możecie sobie zobaczyć, wrzucę Wam linka na dole, zdjęcia właśnie na profilu tej marki, gdzie po badaniach aplikacyjno-aparaturowych
kobiecowych tak jakby widać jego skuteczność. Tam chyba jakaś grupa kobiet była badana, właśnie dotknięta rozstępami i możecie zobaczyć efekty po 28 i po 56 dniach. Tylko tak jak mówię, tu jest bardzo ważne, żeby to było regularne. Nie spodziewamy się cudów, jeżeli będziemy to stosować raz w tygodniu, to trzeba codziennie. Ja czasami, uwaga, nawet dwa razy dziennie, jak mi się uda, smarować miejsce dotknięte rozstępami, wtedy to ma szansę zadziałać. Jeżeli chodzi o składniki aktywne w tym produkcie, no bo jest to kosmetyk, który można używać karmiąc piersią albo też w trakcie ciąży, tutaj mamy taki bardzo ciekawy, interesujący kompleks rośliny. On jest w stężeniu 2,5%, nazywa się Striover. Jest to właśnie kompleks rośliny, który jest odpowiedzialny za redukcję rozstępów, ale też rozstępów w tej fazie zapalnej, ale w tej, kiedy rozstępy już robią się takie białe, czyli w tej takiej wtórnej. I ja oczywiście stosuję ten balsam zazwyczaj na cały obszar brzuch, biodra, pupa, uda. Też, żeby nawilżyć oczywiście, bo on nie tylko działa na rozstępy, też dodatkowo jeszcze wygładza i nawilża. I muszę Wam powiedzieć, że on zostawia na skórze taką bardzo przyjemną satynową powłokę. Czuć odrobinkę, że tam jest produkt, nie tak jakby nie wchłania się na zero, ale w moim przypadku to jest duży atut, no bo on gdzieś tam powinien być taki treściwy i gęsty. Nie pachnie jakoś specjalnie, więc nie powiedziałabym, że jest to absolutnie kosmetyk perfumowany, on raczej jest... Praktycznie nic tutaj nie ma, ale zostawia taką fajną powłokę na skórze i rzeczywiście przy regularnym stosowaniu widzę, że te rozstępy robią się odrobinkę bledsze. Mam wrażenie, że jeszcze by był efekt bardziej boom, jakbym połączyła to z zabiegami gabinetowymi, ale nie mam aktualnie czasu na to, więc po prostu ratuję się kosmetykami. Także jeżeli chodzi o rozstępy Any Many, polecam, mam też filtr tej marki, bardzo interesujący, ale o tym może na Instagramie Wam wrzucę jakiś teścik czy coś. Bardzo fajnie się zapowiada ten filtr, też już go testowałam, ale jeżeli chodzi o rozstępy, aktualnie to jest to. Teraz przejdziemy do produktu, który ratuje moje nogi i to jest ten balsam z CeraVe. Co do tego balsamu, ja go bardzo lubię, jeżeli mam problem z grudkami. To jest dla mnie świetny produkt, jeżeli macie na przykład czasem grudki na ramionach albo grudki szczególnie na nogach. Takie, wiecie, malutkie grudeczki. Ja mam też ten problem w związku z depilacją. Ktoś do nas dołączył, słuchajcie. Jakiś kawaler, przystojniak. Jeżeli chodzi o ten balsam, jest to produkt, który moje nogi uwielbiają. Jeżeli macie problem z jakimiś takimi grudkami, czyli na przykład, nie wiem, to się często wiąże z depilacją, niestety czasami z wrastającymi włoskami. Natomiast jeżeli szczotkujecie albo robicie peeling regularnie, to te wrastające włoski, to powinno to pomóc właśnie na ten problem. Natomiast to jest produkt, który ma wygładzić skórę. I tu mamy fajną mieszankę, bo mamy mocznik 10%, mamy kwas salicylowy gdzieś tam i mamy chyba też, z tego co czytałam, niacynamid. Więc mamy tutaj tak jakby fajną kombinację składników, które pomagają właśnie na taką grudkową skórę. On jest bardzo w ogóle sam w sobie, jeżeli stosujecie... No ja na całe ciało nie stosuję, stosuję tylko na nogi. On ma bardzo gęstą konsystencję. To jest taki... plastrobalsam, taki bardzo gęsty. On jak się rozprowadza, to zostawia taką dosyć treściwą poświatę na skórze. Dla mnie to by było nie do przejścia, jeżeli chodzi na przykład o górny obszar ciała, na nogi, na łydki, tutaj gdzie właśnie są jakieś takie grudki, krostki, pomaga świetnie. Natomiast tak jak mówiłam, jest bardzo treściwy, gęsty, taki jak taka trochę pasta. Jeżeli idziemy dalej w temacie takiej pielęgnacji, to ja oprócz jakichś takich zwykłych balsamów, których przecież bardzo dużo mam, to używam czegoś takiego. I to jest maska do ciała. Ja mam akurat wersję Apple Pie z marki Fluff. Ona nie była bardzo droga, nie wiem, no, kosztowała kilkanaście, nie wiem, myślę, że nie więcej niż 20-30 zł. Zapach tej maseczki, tego balsamu maseczki jest absolutnie obłędny, natomiast jest to produkt, który pachnie bardzo intensywnie, więc jeżeli wolicie bezzapachowe takie, powiedziałabym, bardziej dermatologiczne produkty, to może być za bardzo pachnące, bo to pachnie jak taka szarlotka słodka, przepiękna i zostawia na ciele rzeczywiście taką poświatę jak maseczka. O, pachnie przepięknie, więc jeżeli ja, wiecie, mam taki dzień, muszę się schylać, że chcę sobie zrobić domowe spa i zrobić coś dla ciała takiego na maksa odżywczego, to nakładam tą maseczkę jako takie, wiecie, remedium. Wtedy wskakuję w piżamę z długimi rękawami, żeby nie zabrudzić pościeli.
I to wszystko się wchłania, a rano ta skóra jest taka, wiecie, nawilżona, pokryta taką fajną powłoczką. No naprawdę bardzo fajny produkt, bardzo fajny. Moi drodzy, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o pielęgnację ciała, to by było na tyle. Oczywiście to jest temat, który na pewno się będzie zmieniał, więc ja postaram się robić jakieś takie aktualizacje co jakiś czas. Pokazałam Wam takie produkty, które najbardziej utkwiły w mojej pamięci ostatnio, które są tak jakby na stałe w mojej łazience i zawsze po nie sięgam. I na sam koniec muszę Wam powiedzieć, że tak jak mówiłam już wcześniej, pamiętajcie, że ta pielęgnacja ciała to ma być przyjemność dla Was. To nie jest tak, że każda mama, dziewczyna czy kobieta, która nie lubi tej całej pielęgnacji ciała, to jest coś z nią nie tak. Może w tym czasie woli sobie po prostu poczytać książkę, woli sobie, nie wiem, pospać dłużej albo obejrzeć film i to też jest spoko. To ma dawać Wam przyjemność i ma tak jakby sprawić, że czujecie się lepiej i gdzieś tam dodawać skrzydeł. Ja wiem, wiecie, że jestem kosmetycznie bardzo gdzieś tam, no lubię po prostu ten temat, więc sprawia mi to przyjemność i mam nadzieję, że też Was zainspiruje do tego, żeby o ciało zadbać, bo wiecie, w zdrowym ciele zdrowy duch, to jest maksyma stara jak świat, ale bardzo prawdziwa. I też w tym temacie tej ciało pozytywności, która jest tak bardzo nośna w sieci, wszędzie, bo na pewno widzieliście masę różnych i clickbaitowych, i nie tylko tytułów, bo to się bardzo teraz dobrze klika. Z reguły jest na etykiecie jakaś taka odrobinka większa dziewczyna, no i wiecie, jest szał, ciało pozytywność, ale mam wrażenie, że też dużo osób zapomina, jaki jest w ogóle clue tego całego ruchu i tej całej idei. Bo w moim odczuciu przynajmniej ciało pozytywność to jest coś takiego, gdzie każdy znajdzie miejsce dla siebie. To nie jest tak, że to jest idea tylko dla osób większych, czy dla szczuplejszych, czy szczupli to w ogóle nie powinni być ciało pozytywni, no bo to oni są za idealni, więc tylko dla kogoś innego. Ciało pozytywność to jest też tak jakby idea dla osób, które mają, nie wiem, jakieś dekoloracje skóry, mają jakieś niepełnosprawności, są większe, mniejsze, różne. I właśnie w tym jest ta esencja, że ta ciało pozytywność, body positive, w tym ma mieć odzwierciedlenie, że mamy akceptować siebie. Mamy być pozytywnie nastawione do każdej wersji naszego ciała, jaka tylko jest. Strasznie to jest przeinaczane, wiecie? Mam wrażenie, że ta ciało pozytywność ma też dwie strony, bo oczywiście warto siebie akceptować, gdzie się ma odrobinę większy rozmiar. I to jest całkowicie zrozumiałe, bo po prostu my już jesteśmy sfrustrowani, widząc ciągle szczupłe laski, nie wiem, w telewizji, w internecie, non-stop, gdzie są te normalne dziewczyny, normalne. Ale z drugiej strony zdefiniujmy normalność, co znaczy normalna dziewczyna, tak? Dla jednych to będzie dziewczyna w rozmiarze 40, dla innych 36. Ale też weźcie pod uwagę, że osoby szczupłe też często słyszą: zjadłabyś coś, wyglądasz jak wieszak, Boże, to jak anorektyczka, Jezu, no cień człowieka. No, czy to jest ciało pozytywność? Nie, a może ta dziewczyna w ogóle nie potrafi przytyć, no taka jest jej natura, tak wygląda. Najważniejsze, żeby się akceptowała, więc pamiętajcie, że to też zawsze, wiecie, działa w dwie strony. Okej, to taki akcent na sam koniec. Jak zwykle dziękuję Wam gorąco za bycie ze mną w tym beauty blogu. Dziękuję bardzo, ja i moje nowe kimono. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych beauty vlogach. W ogóle bardzo Wam też dziękuję za masę komentarzy i kciuków w górę pod ostatnim beauty vlogiem. To dodaje skrzydeł niewątpliwie. I widzimy się w kolejnym.